Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Paladinsa. Jak widzicie, troszeczkę przeminąłem, powiedzmy, tego głównej części wyboru, bo bałem się, że po prostu ktoś wyjdzie. Zresztą jest nieśmiesznie troszeczkę. Dwóch tanków, no to nie wiem. Drukusa, to mogę wziąć kontrę, nie wiem. Wezmę sobie Torvalda, chociaż nie. Fernando, jedyna sensowna postać teraz. Niestety. Teraz akurat oni wzięli Torvalda, niedobrze. Mam nadzieję, że ten gościu weźmie tego. Dupa, i tak nie wygramy tego raczej. Myślę, co można jeszcze zrobić, tak, ale szczerze to niewiele. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo wzięli Rukusa kontra na Torvalda, tak? Dlatego wzięcie Torvalda nie miało sensu większego. Z drugiej strony wzięli Grovera, czyli zajebistego naprawdę supporta. No, Torvald w diamencie. No ja chyba, jak zauważyłem, to nie jest ciężko Torvaldem wejść do diamentu, tylko trzeba nim po prostu pograć trochę. O. Tym przyciskiem, jak się kliknie na ekranie ładowania, to jest dźwięk. Spoko. Ciekawe. Szkoda, że nieprzydatny nikomu. Boję się tego Rukusa, szczerze mówiąc, bo on jest naprawdę... ma damage, jeżeli się go dobrze złoży, to może być różnie. Dobra, zaraz zobaczę, jaką ma talię przede wszystkim. Bo czasem wolę się dostosować pod na przykład przeciwnika, żeby pod jednego konkretnego przeciwnika. Nie, zła talia. Ja widzę, że Grover już ma talię ładną. Torvald. Torvald ma taką. Jeszcze raczej nie będę przeglądał, bo nie znam ich talii dokładnie. No nie, zobaczymy. Po prostu wezmę, spróbuję wziąć na razie pod przystań się nastawię. Nic więcej, no bo chyba nie ma żadnych innych przesłanek, żeby zrobić to inaczej. Postać, a jednocześnie wchodzi na punkt. Nie no, jesteśmy w dupie. Ej, co jest? Jesteśmy bardzo w dupie. Czułem się tak bardzo samo przy tego Maldamby, który mi tam leczy. Tylko, że nawet nie wiem, kiedy on padł. On nie padł. Ja po prostu był z tyłu. Poczułem się tak bardzo samo, od kiedy Makoa padł. No, przecież Makoa próbuje przejąć to, ale nie ma szans. Jest tutaj trzech, cholera, a my jesteśmy tylko we dwóch. O tym mówiłem. Dlatego tak bardzo się boję Rukusa. To jest Cassie, dobra, zabita. Dobra. Mam nadzieję, że to przejmiemy jakoś. Przynajmniej w sumie tą tarczę wyłączyłem. W sumie bardziej przypadkiem, aniżeli celowo. Bo nam się udało to jakoś przejąć jeszcze. Widzę, że ten Makoa walczy. Sky dziwnie, strasznie ten środek wyszła. Dobra, od nowa z wielką chęcią. Kauteryzacja jak najbardziej, absolutnie 100%. Nie, będę musiał iść te 3 itemy na razie z ultem. Będę musiał się powiedzmy stosunkować troszkę bardziej do tyłu. Do tyłu, trochę bardziej pasywnie z tym ultem. Dobra,
Jak widzicie, właśnie po to jest szarża, żeby kontrolować tego ulta od Thorvalda. Dobra, ulcik. Będzie ulcik czy nie będzie? Jest ulcik, okej, super. Teraz będę mógł go przynajmniej użyć na punkcie, jak będę. Dobra. Dobra, nie, bo czas dodatkowy właśnie. Dobra, może nam się udać, naprawdę nieźle. Zaczy go chwilę jeszcze postać. Cholera, niepotrzebnie go tutaj przyciągnął tym razem. Ten ma koła. Dobra, dobra. Ucik. W takim razie. Jest, udało nam się, wow. To jest mega ciężki mecz dla mnie, bo nie mam pojęcia, co mam zrobić, żeby tutaj coś sensownie zagrać, tak? Po prostu staram się stać na punkcie i tarcza, jakiś damage, tak? To jest wszystko w sumie. Nie mam pojęcia, co on napisał, bo to jest pełno po prostu tego. Co ta Sky? Jak ona przecież debilnie gra strasznie. Czemu ona się sama wpieprza w trzech? Nie ma sensu, ona jest przecież tym flankiem, nie? Właśnie nie mylę. Zachowuje się jakby była damage'em. Chyba nawet damage chyba sam z trzech nie wchodzi. Tym bardziej, że tam było dwóch tanków i support właśnie. Tam już z ruku gdzieś z tyłu. Jest to Sky. Czemu ona nie łazi na niewidoku? To jest głupota największa, co ona robi. O, boli mnie, bo naprawdę Sky ma potencjał jako postać, tylko że jak ktoś z nią nie potrafi grać, to jest aż bolesne po prostu dla mnie, na przykład. Tak. Nie ma takiego wypychania mnie. Dobra, padł, super, ciągko tutaj. Wracam do Mako i Makoły, starożytnego żółwia, super. Niestety zaraz padniemy, jak tutaj tak dalej będzie, bo niestety nasz Maldamba padł. Spalmy ją. Świetnie. Musiałem pomóc Willow, bo bałem się, że ona też padnie, a bez damage'a dużo nie zrobiłem. Zobaczcie, i ta Sky. Cholera, ona łazi bez niewidoku. Co to jest, kurwa? Ona chyba nie miała, prawda? Ona nie miała platyny. Powiedzcie mi, że ona nie miała platyny. Pięknie. Tam jest Rukus już. 16 sekund, teraz i damy radę. Tak nie idzie, co idzie. Tam no, niestety dostał troszeczkę nasz przyjaciel. A w razie czego mam ulta, tyle dobrze chociaż. No właśnie, I will not die, not yet, amigo. Pięknie. Zajebiście, bardzo zajebiście bym powiedział. Mam nadzieję, że tą kasę zabiją. Super, jest! Uff. Jezus, jak ja się naprawdę tutaj męczę. Przy tej grze jest ciężka, jest mega ciężka. Jeszcze 4x3, 14x6. Nie będę się chwalił, będę... Daruję sobie, bo Ta Willow troszeczkę... Mimo może przyćmił. Troszkę by to źle wyglądało, jakby miał prawie tak dobre staty jak damage. Znaczy powiedzmy, tak? Your healer. W sumie to prawda. Ale jak mu dobrze idzie, kurczę, uważam. Bardzo mądrze rzuca te... jak się nazywa? Flakoniki z HP, jak ja to mówię. Te miksturki. Bo naprawdę dobrze one leczą, tak? I... w odpowiednich momentach. Ja za to staram się, kurczę, jakoś tutaj na tyły wchodzić i też mi całkiem nieźle to idzie mimo wszystko. No. Tego Grovera by się przydał. O właśnie, wybić. Zajebiście. Cofnę teraz. Prędkowo. Nie chcę oberwać. Ja się na razie chronię, bo tylko tyle chcę robić, ja tylko
tego Makoe chce chronić też moją tarczą. Dlatego wychodzę przed niego, ale nie chcę też schodzić z punktu, więc trzymam się z tyłu. Power, okej, będę pamiętał. W razie o łucie. No i w sumie ja mam tutaj ten całe to menu takie z tymi ultami, kto ma. W ogóle to jest jedno z przydatniejszych menu. Ale nie chciałem go ochronić, właśnie tego stanąłem przed nim i z dupkiem powiedzmy sobie szczerze. Okej, ale idzie naprawdę dobrze, uważam. No, raczej im się już nie uda teraz. Najwyżej to jest z boku musieliby, ale nie daje rady, no to super. Ja sobie przy okazji wziąłem tarczę, zestartowałem na wszelki. No nie no, teraz robimy im pogrom tak naprawdę. W dużym stopniu. No, duchy naprawcze jeszcze, właśnie duchy naprawcze się tak nazywa ten skin. Ale ult to mu spieprzył, ja nie mogę. Okej, okay, pięknie i tą kasę teraz dobijamy. Naprawdę. No, okej, okay. No wzięli ją, pięknie. To już jest martwa, tak na 90%, dobra. Okej, okay, no i się przykryję pod jego tarczą i teraz ja mu dam swoją. Ale mi się śmiać to chciało przez chwilę. Przepraszam, z tego Grovera po prostu. Jaki biedny. Już dwa ulty takim chamsko zbili. Przed chwilą Torvalda, teraz Grovera. To Sky rzeczywiście tak sobie gra, ale wygrywamy naprawdę nieźle. Przecież mam w sumie całkiem niezłą serię teraz. Prawie że wyższą niż ja. Hej, idzie zajebiście. No, myślałem, że będzie dużo ciężej patrząc po początku. Bałem się naprawdę, że przegramy to. Dostaliśmy naprawdę niezłego boosta. Ostatecznie powiedzmy. Pięknie. Ten back. Leży. Super, no to GG, wow. 12 minut. Nie, jestem zszokowany, bo mówię, myślałem, że przegramy. Początek był naprawdę mega stresujący dla mnie. I znowu zacząłem myśleć na milion sposobów, co można by tu jeszcze zrobić, a ostatecznie... W ogóle za dużo gadam strasznie, jak się stresuję. To zauważyłem. Szczególnie w takich momentach przełomowych. Najpierw komentatora nie jest ewidentnie dla mnie, tak? Jestem w szoku, naprawdę. Dostałem dziwo tego najlepszego obrońcę. Myślałem, że w sumie Makoa trochę częściej był na punkcie. Chociaż nie, rzeczywiście on na początku przede wszystkim latał. I później też troszeczkę wychodził z tego punktu. Dobra, to wszystko jasne. Okej, okay, nieźle. Wow. No, pod koniec się zrobiło naprawdę easy. Ja chciałbym zobaczyć tylko ile mam punktów. Trzy... No, chyba sporo całkiem zyskałem, bo chyba miałem poniżej 3500. A więc moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Że obejrzycie też kolejne odcinki z Paladinsów. Ja w tym miejscu się z wami żegnam. Do zobaczenia i... Na razie.